3, i 2, i, i jeden. Drodzy, witamy was w kolejnej części Skoku w Mrok, podcastu, w którym przyglądamy się w ciemnej stronie życia. Z tej strony Stefan i Monika. Ja jestem psychologiem, pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. No i temat psychologiczny jest dla mnie niezwykle ciekawy. Monika jest doktorem filozofii, uczyń języka chińskiego. Co jeszcze mogę o Tobie powiedzieć? Już nic, nie już nie nic więcej. więcej Już nic więcej nie mówię. Witajcie po przerwie i przed końcem tej przerwy, tak naprawdę, bo jeszcze to chwilkę nam zajmie, ale już wracamy do Was z wiadomościami na temat naszych poczynań. Żyjemy. Jak widać. Jak widać, więc nie poddajemy się, działamy prężnie. Jak pewnie zauważyła część z Was, od dłuższego czasu nie wrzucamy nic nowego. A to dlatego, bo pracujemy nad pewnym projektem, który już. o którym Wam zaraz powiemy i który już się. Zbliża się do końca, do wielkiego finału. Yy, I oczywiście m, m, mamy zamiar nagrywać kolejne odcinki Skoków Mroku, ale to właśnie po tym projekcie, który tak dużo naszego czasu pochłania. Twojego? Głównie mojego. Stefan nam się bardziej obijał, ale. Ja się bardziej obijam, to prawda. I, i nie, będziemy tego, nie będziemy tego ciąć, więc musimy to nagrać za jednym razem. Więc ta, Sawicki po prostu mówi Dobra. wszystko. Jakieś wycinki nawet ma. Nie, różne? żadnych wycinków. Lecimy. Lecimy. Dobra. E, piszemy książkę. Już praktycznie napisaliśmy tę książkę. Trzeba tam doszlifować, dorobić i tak dalej. Książka będzie oczywiście związana z no, mrocznymi tematami. Będzie tam, e, będzie tam true crime, będzie tam psychologia, będą tam nasze rozkminy różnego rodzaju. I bardzo ładne obrazki. Też? Też. I, I których współautorką jest Monika. Będzie Monika, tak. jest, będzie Monika. I no i tak. Więc książka o książce za dużo nie chcemy Wam powiedzieć, bo, bo nie, ale, ale miejcie się na baczności. Wystartuje wiele różnych platform, też na których będziecie mogli się dowiedzieć więcej, to już w niedługim czasie. Zastanawiamy się też nad tym, jak usprawnić i Sposzerzyć i skomplikować to, o czym będziemy Wam opowiadać. Oczywiście, dalej. Naszym trzonem jest true crime. Dalej, oczywiście, będziemy się skupiać na seryjnych mordercach. Też jak zauważyliście, opowiadamy często o filmach. O, no, często, parę razy się zdarzyło to, również będzie nam towarzyszyło. Ale do tego myślimy, żeby pójść jeszcze w różne takie niezbadane przez nas kierunki, e, związane na przykład z bajkami e, strasznymi, mrocznymi, które, e, które tam sięgają dawnych, e, strasznych czasów. To o tym też już przy którymś odcinku opowiadaliśmy. Też część z Was mówiła, że jest tym tematem zainteresowana, więc takie się pojawią. Historie paranormalne, mm -hmm. ale też z jakąś zbrodnią w tle tam zawsze. Tak, trochę odcinek o Amityville był, był blisko tego tematu. Miał być, miał być, ale niestety tyle tam było tych, tej prawdziwej zbrodni, że nie udało się wtedy. No właśnie. To co, kiedy. No i mamy, te, mamy też kilka takich. Planów związanych z tym, jak nie tylko poszerzyć tematykę, ale też jak poszerzyć format. I o tym też byśmy nie chcieli za dużo mówić, ale mamy takie pewne pomysły. Na pewno wam się spodoba. Nie chcemy... coś dodamy, tak? Mhm. Coś dodamy. Yy, przekroczyliśmy 1000 y, subskrybentów, za co bardzo Wam dziękujemy, bo to wy, część z Was, która to ogląda, jest tymi subskrybentami, więc y, fantastyczna dla nas jest to rzecz, to też daje tam jakieś, odblokowuje nam y, bonusy w postaci takiej, że jesteśmy teraz tym YouTube Partners, czy to tam nazwać, ale jest to, jest to po prostu miłe doświadczenie, trochę czasu się zeszło, żeby to się uzbierało, ale się uzbierało i miejmy nadzieję, będzie zbierało się dalej. Yy. Co dalej? E, pewnie wyskoczymy z różnymi takimi opcjami e, wspierania naszego kanału. E, jeszcze sobie nad tym siedzimy, jeszcze to dopracowujemy, ale też przy okazji e, no, pokazania Wam książki, możliwości zakupu, czy najpierw będzie przedsprzedaż tej książki, to też, e, to też pewnie ta platforma wspierająca jakaś tam się pojawi. E, jeżeli macie jakieś pytania na tym etapie, jeżeli chcecie się w jakiś sposób wypowiedzieć, to zapraszamy oczywiście, żebyście pisali tutaj pod tym filmem. E, Szerujcie też, namawiajcie rodziny i znajomych, żeby subskrybowali kanał, żeby skok w mrok rósł w siłę i żeby docierał do coraz większego grona odbiorców. I daty jeszcze, powiedzmy co, dokładnie, jak i kiedy. A my wiemy? Wiemy, teraz Zawicki jedzie na wakacje. Jadę na wakacje. Ja kończę książkę. Ja kończę książkę i hmm. to potrwa do około 20 października, tak. plus minus, plus minus potem Sawicki wraca i ruszamy z platformą do sprzedaży książki i mamy nadzieję, że na nasze ulubione święto, na święto zmarłych, na 1 listopada hmm. będzie już działała platforma, chociaż no oko około, nie, nie tak. chcemy tak mówić, że na pewno, bo... Nie wiadomo, mhm. ale tak około ale 1 listopada chcemy wystartować chcemy wystartować ze sprzed sprzedażą? Tak, z sprzed sprzedażą, a później, e, później już ze sprzedażą. Też jak zobaczymy mniej więcej, jakie jest zainteresowanie, mamy nadzieję, że do świąt zainteresowanie będzie rosło, do świąt kolejnych, oczywiście już nie do święta zmarłych. Mm. No i też będzie książka, będzie oczywiście e-book będzie e i będzie też w wersji papierowej. Więc tak kto jest. lubi sobie powąchać książki, ja zawsze lubię wąchać książki, nie wiedzieć czemu. Znaczy, ja też lubię wąchać książki. Czy wiedzieć akurat. To <grym <grym to. to. E... <grym <grym I jeszcze co możemy Wam powiedzieć. No tak, w tym roku pożegnaliśmy Teda Kaczyńskiego. Ach, właśnie, no niestety. Ted Kaczyński rozstał się z życiem. Z, Rody... Wła z własnej ręki. Już mu się znudziło mm. chyba mm. życie. Rodrigo, Filo też, Pedro. Tak, Ped Pedrinho Matador został za... Poz został poz My teraz musimy uważać, żeby nie mówić tych słów, tak. bo nas będą kasować. Został pozbawiony swojego życia przez innych ludzi za pomocą broni palnej. Mhm, tak się stało. He was unalived, jak to zauważyłem, że mówimy w internecie, żeby unikać niektórych sformułowań. No i co? I tyle. Lori została skazana. Tak, tak, tak. Z update'ów. Z update'ów. Z update'ów jeszcze dziwne, dziwne doniesienia w sprawie zabójstwa tych dziewczynek w Delfi Jakieś mhm. takie, no trochę takie mm, odyniści podobno tam mieli coś, że to jakieś rytualne zabójstwa, że O tym zrobimy odcinek. Że obrona coś próbuje kombinować, tak. Mhm. Jeżeli są też jakieś aktualne sprawy, czy może aktualne, albo takie, nie wiem, świeże, czy, czy w jakiś sposób dla Was interesujące, również Piszcie o tym w komentarzach, bo jak najbardziej bierzemy pod uwagę Wasze e, prośby. I... Mamy czarny zeszyt już zapisany do połowy. Tak. Tak, więc wiemy, że mają być bajki, wiemy, że ma być więcej seryniaków spoza Stanów Zjednoczonych, mają być też pewne klasyki w postaci e, Bandi, czy na przykład Gacy, czy na przykład Ramirez, ja go zrobię, ale nie mogę, się, nie mogę się skłonić, bo ja wiem, że to mi zajmie ponad miesiąc, żeby wszystko o nim opowiedzieć. Bo to dużo, tak, no, czyli te klasyczne to jak nasz pierwszy odcinek e, o Damerze, no 4 cztery, cztery odcinki nam to zajęło, żeby nagrać, dzisiaj pewnie byśmy już troszkę inaczej to zrobili, więc mamy już jakieś takie... Takie nasze refleksje na tym, co nagrywamy. No i jak widzicie, nagrywamy z nowego studia. Tak. To co, Osawicki, To chyba tyle, co? Chyba tyle. To chyba Dawno tyle? się nie słyszeliśmy z wami, dlatego tak aż smutno nam się żegnać i wyłączyć to nagrywanie. Ale poczekaj, bo powiedzieliśmy jeszcze o książce, kiedy książka, nie powiedzieliśmy, kiedy pierwszy odcinek. Ale pierwszy odcinek chyba też w okolicach 1 listopada, no nie? Mhm. Bo wrócisz, potem musimy to przygotować, mhm. nagrać. Tak. Opracować i. Czy przed i... Halloween zdążymy ciężko stwierdzić, ale. No... Ale postaramy się. Mhm. W, do, w dobrym czasie wrócić. Tak jest. No to tyle, słuchajcie. Trzymajcie kciuki. Wspierajcie. Pamiętajcie. Odwiedzajcie. Mówcie dobrze. Mówcie dobrze. I tyle. Na razie. Pa! pa.